to jest miejsce, gdzie płynie mój czas. Niepodobne do innych, jakże podobne. Wszystko w tej kwestii sprowadza się do jednego. Jesteśmy zawsze tam, gdzie zamieszkuje nasza wyobraźnia, która jest naszym schronieniem, naszym domem, która jest moim więzieniem i moim wygnaniem. Znam to od dawna każdego i naprawdę nie znam nikogo. Wszyscy mnie znają nieznanego. Tkwię między tymi ludźmi jak gość z galaktyki, który tu kiedyś wylądował na latającym spotku. Niemal niewidzialny, prawie nieobecny. Cień samego siebie, odbity w krzywym lustrze mojej sztuki. Czas przecieka przeze mnie, ryjąc oblicza naokoło erozją zmęczenia. Stąd mój domysł, że i mnie także nie omija. Z tego doznania mój głód widoku twarzy, które lęku starości jeszcze nie znają. Moja ciekawość rzeczy, które się upływu czasu nie boją. Ale cóż naprawdę jest wolne od tego zmartwienia, jeśli nie sama sztuka, która stanowi bunt przeciw przemijaniu, która jest samym trwaniem wbrew wszystkiemu. Tak rozmawia ze sobą głosem intymnego dziennika Stefan Rzechowski z Książa Wielkiego, twórca w naszych stronach niemal zapoznany. Samotnik nie dzisiejszy, pustelnik z wyboru. Postać tego artysty należy już dziś do sfery mitów. Ten zagadkowo nieobecny twórca znany jest w kraju jako ilustrator drugiej przed wojną edycji Zmur Zagadłowicza, a po wojnie jako autor zaledwie garści rysunków, które prawem fenomenu obiegają łamy prasy popularnej. Jeden tylko raz w ramach krakowskiej galerii Pryzmat ukazano po wojnie ułamek dorobku Stefana Rzechowskiego. Daleko od polskiego Parnasu, obojętny na pokusy artystowskiej giełdy, stanowi Rzechowski unikat postawy, która zadziwia konsekwencją i budzi natrętne pytanie. Los jest reżyserem tego życia, czy imperatyw charakteru? Kobieta. Naczelne medium malarstwa Rzechowskiego. W oczach nielicznych krytyków, którzy istnienie tego twórcy dostrzegli, zdominowała wszystko inne przynależne temu malarzowi. Kobieta ukazywana tak jak na tych rysunkach, przedstawiana niemal portretowo z zaznaczeniem cech indywidualnych i zalet szczególnych, jawi się w tej postaci niezmiernie rzadko na płaszczyźnie obrazu. Przybiera ona zwykle postać erotycznego ekstraktu, staje się ucieleśnioną wizją miłosnego marzenia, skupiającą w sobie wszystkie słodkie zalety kobiecego, idealnie pięknego ciała. Kobieta dla mnie to jest ta najpiękniejsza złuda, która przysłania mi koszmar śmierci, koszmar starości i brzydoty życia. Właśnie swoim pięknem, doskonałością tego piękna, czystością tego piękna, a zarazem także erotyzmem. Mój dziennik pewnego dnia wypełniły zapiski z lektury. Fryderyk Nietzsche, tak orzecze Zaratustra. Oto lodem przejmujące zdania. Zwierz się wolnym? Myśl, co tobą włada, usłyszeć pragnę, nie zaś z jarzma, jakiego umknąć się zdołałeś. Czyś jest z tych,
którym z jarzma umykać wolno? Wolny od czego? Jasno niech mi oczy Twe zwiastują, ku czemu wolny? Zaliż zdołasz nadać sobie swe zło i dobro i zawiesić wolę swą nad sobą? Zali potrafisz sędzią być sobie? Ledwie ta lektura zawładnęła mną całym, a już zjawił się demon nowy, który w ciemność mnie pogrążył. Dostojewski, jego biesy, zbrodnia i kara, idiota. Żaden z pisarzy takiego we mnie nie sprawił zamętu. Był to czas, gdy pracowałem nad cyklem rysunków Chora Ziemia, a czytane wtedy utwory wypełniały mnie nieznanym mi dotąd poczuciem życia jako niepojętego koszmaru bez kresu i granic. Doznawałem wrażenia, że ciągle śnię jakiś niepojęty sen, pomnażający bezsens mego bytu, w którym zło dominuje nad dobrem, a wszystko razem nie ma wytłumaczenia. Mamy oto do czynienia ze zjawiskiem całkowicie osobnym, z dziełem artysty, który unika innego dialogu jak ze sobą samym w pełnej samotności. A świadectwem swej udręki i rozterek czyni rysunek, obraz, będący rodzajem alegorycznej konkluzji na temat obrany. Niektóre z tych obrazów powstały już w początku lat 30., a nie były dotąd okazywane nikomu poza kręgiem osób najbliższych. Słyszeliśmy przed chwilą wyznanie artysty potwierdzające, jak dalece żywy jest dlań nadal problem, który rozdarł jego świadomość w wieku młodzieńczym. Nierozstrzygnięty pojedynek dobra ze złem, którego dramatyczne dzieje ilustruje rozległy obszar ludzkiej historii. Pojedynek przeniesiony z moralnej abstrakcji na realia epoki najnowszej, w obręb dziejów także i przez samego twórcę przeżytych. Kiedy to zło przyjęło oblicze wojny, a przed hamletyzującym moralistą stanąć musiał problem, czy możliwa jest zgoda na faszyzm, czy dobro w walce ze złem może się wyrzec siły. Świat, który rozpościera się poza oknem malarskiej pracowni, jest nazbyt przyziemny i nie wart uwagi, by trzeba nim było zaprzątać wyobraźnię skupioną na innych przedmiotach. Monotonia i spowolnienie tempa będące regułą tej egzystencji zwalniają od obowiązku wyczerpujących zmagań, których polem stała się od dawna jedna tylko domena – trud malarski. Jesteśmy zawsze tam, gdzie przebywa nasza wola i wyobraźnia – zanotował niegdyś Rzechowski w swoim dzienniku. I zdanie to pozwala zrozumieć, dlaczego artysta tej miary upodobał sobie miejsce tak z pozoru nieprzystawalne do jego osobowości. Uboga malowniczość Książa Wielkiego stanowi jakby jałowy, neutralny ekran, odbijający tym wyraziściej malarskie sny i gorączkowe wizje uwięzionego w tej próżni pustelnika. Mój dziennik, ilustrowana księga życia,
przechowuje zaledwie nieliczne rysunki do wspomnień z okresu wczesnej mej młodości, spośród tych, które niegdyś naszkicowałem. Reszta zaginęła bezpowrotnie, poświadczając oczywistą prawdę, czas nie oszczędza niczego i nikogo. Rysunki, które przetrwały, wynurzają z otchłani mego półwiecza chwile pierwszych romantycznych uniesień i pokus. Przeniesione na papier, tak jak chciało tego moje odczucie istnienia, w którym, jak wierzę, piękno pragnie towarzyszyć szczęściu, ale szczęście zawsze przywołuje trwogę przemijania. Rysunek to kształt, kształt trójwymiarowy, przy czym głębia, czyli ten trzeci wymiar, jest najtrudniejszy i najważniejszy. Moim nauczycielem rysunku, pierwszym nauczycielem rysunku, był Grotger. Jego rysunki budziły największy mój podziw. Ten właśnie, że były mi i treścią, i tematem, i nastrojem, i wyrazem tak bliskim. Te oto rysunki ilustrować miały karty z mur. Wznowiono także i po wojnie głośną powieść Emila Zagadłowicza. Powiedzmy jednak wyraźnie, nikt tych ilustracji u Rzechowskiego nie zamawiał. Sobie a muzom, trudził się pustelnik z Książa, płacąc w ten sposób osobliwy dług wdzięczności wobec zmarłego pisarza, który niegdyś młodego artystę przyjaźnią obdarzył. Przecież skonfiskowana przez cenzurę tuż przed wojną inna powieść tego autora, Motory, ilustrowana była właśnie przez Stefana Rzechowskiego. Dramatyczny zaiste splot okoliczności, który wstępującego na drogę sławy rysownika pozbawił kontaktu z publicznością i cały plon jego ilustratorskiej pracy zamknął w rzadkich dziś egzemplarzach Motorów, które Zagadłowicz wykradł z drukarni i wśród przyjaciół rozesłał. Tymi rysunkami ozdobił Rzechowski powojenne wydanie powieści Żuławskiego na Srebrnym Globie. Jedyny zrealizowany przykład współpracy rysownika z wydawcą. Czytelnicy tej pasjonującej Odysei Kosmicznej z wielkim zapewne trudem skojarzą te filmowane obrazy z szarymi plamami oglądanych w książce obrazków. Wyjątkowo niedbale, na lichym książkowym papierze powielono te mistrzowskie kompozycje, których zadaniem w intencji Rzechowskiego było nie proste odtworzenie, ale dopełnienie i uskrzydlenie literackich treści utworu. Oglądamy oryginały tych prac, szerokiej publiczności nieznane. Spoczywają one w zakamarkach pustelniczej pracowni w Książu Wielkim. Podobnie jak i te obrazy, przeznaczone niegdyś dla pierwszej tuż powojennej edycji Pawich piór powieści Leona Kruczkowskiego. Pech jakiś, złośliwe fatum obróciły i ten zamiar na nicę. Z benedyktyńskim mozołem wykonane ilustracje rozminęły się z gustem pisarza i podobnie jak i rysunki do powieści Wandy Wasilewskiej Tęcza wróciły do pracowni artysty. A dzisiaj tylko parę osób w kraju pamięta o ich istnieniu. A miał to być w zamiarze pełnobrzmiący dwugłos pisarza z rysownikiem, harmonijne zespolenie siły wizyjnej rysunku z obrazowym wybrzmieniem pisarskiego słowa. Spełniło się jeszcze jedno dramatyczne nieziszczenie w życiu samotnika odmieńca.
każdy akt ujęty aparatem fotograficznym ma cechy obiektywizmu. Powiedzmy, jest to powtórzenie natury, czyli jest jakby ten naturalizm. Natomiast akt malowany przez malarza ma piętno i jego osobowości, i jego indywidualności. I chociaż trzech, czterech malarzy będzie malowało tą samą postać, za każdym razem będzie ona inna. Co do mnie, to ja modelem nie posługuję się nigdy. Maluję wyłącznie z pamięci. Tą pamięć dość silną, jaką otrzymałem z natury, rozwijam właśnie przez lata i przystępuję dopiero do malowania czy do rysunku wtedy, kiedy mam wyraźny obraz przed oczyma tego, co zamierzałem narysować. Matejko budził zawsze mój podziw mistrzostwem wyrazu twarzy ludzkiej, zwłaszcza smutku, dostojeństwa i tragicznej powagi. Oczyma poetów nastroju Grodgera, Malczewskiego, Pruszkowskiego, Helmońskiego patrzyłem na epokę, która wydała te wielkie duchy naszego romantyzmu. Moja nieumiarkowana w egzaltacji młodość upłynęła w blasku żarliwych, niemal religijnych kultów, jakimi otaczałem postacie duchowych przywódców narodu, wieszczów, genialnych artystów, męczenników idei, geniuszy sprawiedliwości, proroków wyzwolenia. Dzisiaj także, spoglądając za siebie i naokoło, dziwię się tym wszystkim, którzy mają odwagę uskarżać się na brak wzorców i nauczycieli, skoro dzieła naszych wielkich przodków i fundamenty tradycji zawierają tyle mądrości i piękna, iż najdłuższego życia nie starczy, by ogarnąć i poznać można było te bogactwa. Raczej wstyd powinien ogarniać tych malkontentów, którzy nie chcą lub nie umieją sięgnąć do przebogatych źródeł, obstając przy swoim ubóstwie. Blask tych nieprzemijających twarzy rozświetlał niejednokrotnie najciemniejsze chwile moich życiowych zaćmień. Odrzucając kopiowanie z natury, zaufał Rzechowski pamięci i wyobraźni własnej. Na niej się oparł, uważając pamięć plastyczną za skarb największy artysty. Najpiękniejsze tematy są w nas, powtarza za swoim mistrzem młodości, rzeźbiarzem Stanisławem Szukalskim. Patrzcie na świat intensywnie. To, co wejdzie do waszego wnętrza i zanurzy się w waszej świadomości, jest wasze. Jego więc własnością, Stefana Rzechowskiego, stały się te wyprowadzone z mroków czasu, jaśniejące nowo nabytym istnieniem postacie latarników ludzkości, których obcowanie ze sobą poprzez lektury i kontemplacje ich dzieł przedkłada pustelnik z Książa ponad tematy inne. Duchy Tołstoja, Fryderyka Nietzschego, brata Alberta, Chrystusa goszczą w jego wyobraźni w sąsiedztwie cieni Lelewela, Jarosława Dąbrowskiego, Ludwika Waryńskiego. Jest bowiem ta twórczość dialogiem nieustannym na temat sił rządzących światem, na temat mechaniki losu, który wytycza ścieżki ludzkie. Kwietnia 1953 roku. Niedopałki. 35 rysunków. Rysunki znalezione przeze mnie po pożarze w śmietnikach, rynsztokach, podwórkach i sadach Książa Wielkiego. Pewnego dnia metafizyka ludzkiego losu, temat nieustannej fascynacji artysty, objawiła w jego życiu grozę swoich możliwości. Spłonęły w pożarze drewnianego domu niemal wszystkie jego prace, wraz z nimi kilkanaście zeszytów dziennika z okresu młodości i lat okupacji. Gdyby Rzechowski dzieła sprzedawał, gdyby nie pracował pustelniczo dla siebie samego i najbliższych przyjaciół, gdyby przynajmniej istniały reprodukcje spalonych rysunków, strata byłaby mniej dotkliwa.
Zostało więc na pogorzelisku zaledwie 35 niedopałów. Na kartach swego dziennika Rzechowski wtedy zanotował. Pożar wtargnął w moje życie jak ktoś od dawna oczekiwany, jak ktoś wywabiony z ciemności upartym, dopytującym spojrzeniem. Jest to może kara za moje nieustanne wyobraźni zabawy ze śmiercią, za ten od młodości uprzedzony stosunek do życia, które jawi mi się jako nieustający koszmar bez kresu i granic, za moje stałe zalęknienie wynikające z faktu, że jednak istnieje, pomimo tej niepojętności mego istnienia, która stale odnawia pytania bez odpowiedzi. I znowu, jak niegdyś tylekroć bywało, wzmaga się we mnie przekonanie, że w tym stanie duszy walka o zmianę swego położenia jest na równi niedorzeczna, jak i obrzydła, a także niemożliwa, gdyż każda walka to jednak coś z przemocy i gwałtu, czyli stan zawsze znienawidzony i pogardzany przeze mnie. Samotność nie jest moim, nie tylko nie jest ciężarem. Przeciwnie, w samotności czuję się dobrze, ponieważ jestem w zgodzie ze sobą samym. W zgodzie w tym sensie, że nie uciekam przed samym sobą, nie uciekam poza siebie, gdyż poza sobą tego, co w sobie znaleźć nie mogę, na próżno bym szukał. W sobie właściwie znajduję to wszystko, co jest mi potrzebne do zrealizowania dzieła. Jasne, że wrażenia czerpię z zewnątrz, z otaczającego mnie świata i zjawisk, wypadków, zdarzeń, ale dopiero przeżyte i potem w samotności odtworzone, dopiero są w pełni moje własne i twórczo mogę je zamanifestować. Pustelniku z książek kiedyś napisano. Jego postawa jest nazbyt wyjątkowa, by mogła budzić łatwą aprobatę i uznanie. Jego rysunek odręczny wywołuje podziw, ale i zazdrość w czasach, gdy rysunków wstydzą się liczni artyści. Jego odosobnienie w prowincjonalnym zaciszu prowokuje do podejrzeń, czy aby nie jest ono objawem wzgardy wobec wszystkiego, co mieni się nowoczesnością i awangardą w sztuce. Jakże więc uznać i docenić kogoś, kto stworzył sobie byt tak niepodległy w czasach tłumnej pogoni za nowinkami mody? Stefan Rzechowski jest na pewno twórcą tradycyjnym, może nawet staroświeckim. Potwierdza to jego rysunek i jego nieobecność na artystowskiej giełdzie. Ale ci wszyscy, którzy jeszcze o jego istnieniu nie zapomnieli, zapytają pewnie bez fałszywego zdziwienia, cóż się dzieje z powszechnym odczuwaniem i pojmowaniem sztuki, że odnawiamy dzisiaj z taką gorliwością naszą ciekawość wartości tradycyjnych, nienowoczesnych. Może próba znalezienia nieprostej odpowiedzi na to pytanie skłoni nas do innego spojrzenia na los i nierozerwalnie związane z nim dzieło zapomnianego artysty pustelnika z Książa Wielkiego. Tak. Co się panu przypomina, jak pan... A co, a kto i jednocześnie ilu naraz?
A wszystko to razem jest Rzechowski. To jest najdziwniejsze. Bo w ale człowieku... może tak od początku, bo on powiedział o Grodgerze. No to było najbardziej narzucająca się historia, dlatego że chyba Rzechowski jeden z niewielu, a teraz już chyba jedyny, ma własne źródło światła. Mówię o tym, co oświetla jego sceny w rysunkach. I to samo miał właśnie Grodger i ta aluzja do Grodgera i słowna, i wszystkim plastyczna jest szalenie wyraźna. To są na pewno tradycje najogólniej biorąc malarstwa rysunku realistycznego. Ale ten rysunek jest jak gdyby tylko trampoliną. Do pewnych sentencji, tak. Metafor ogólnie. I ten rysunek pojawia się u bardzo wielu artystów. Dziś. Dziś także. I jest on u Beksińskiego, i był u Linkego, i jest u Adama Hoffmana. No Linka akurat idzie równolegle, bo to jest tak. Między ten sam czas tworzenia. A na przykład Adam Hoffman mi tak przychodzi do głowy. Ta. Też malarstwo, takie rysunek porzekadłowy, też materia realistyczna i zupełnie inny świat. Bo jak się okazuje, z tej realistycznej trampoliny można się odbić bardzo, bardzo wiele rozmaitych kierunków. Dlatego jest taka cenna zresztą. I stworzyć rzeczy własne. Ale wydaje mi się, że tu jest istotniejszą rzeczą to, co Rzechowski wyniósł do tego, bo na przykład ani Grodger, ani Matejko. Grodger też raczej prywatnie, obaj prywatnie. Linkę już raczej tak. Rzechowski jest w ogromnym stopniu satyrkiem, ma ogromne poczucie humoru. Humoru gorzkiego, strasznego. Dla mnie on jest jakby demonologiem. No. To znaczy to jest świat demoniczny. To jest świat o takim napięciu, powagi, że to nie jest powiedzmy satyra, taka, nawet taka, jaką uprawiał Linkę. Satyra na pół ludowa, nic podobnego. On to wszystko traktuje szalenie poważnie. Ale my nie mówimy o jednej rzeczy, a chyba trzeba było od razu na początku powiedzieć rysunek, bo przecież Grodger i rysunek to jest chyba najtypowsze. Przecież tam nie było jednego pędzla w tej pracowni i nie widzieliśmy ani jednej rzeczy poza rysunkiem. Są kolorowe, są pastelami, są kredkami, ale to wszystko jest przy pomocy techniki rysunkowej, prawda? On mówi o sobie malarz i operuje również jakiś czas, co ileś cykli, prawda, kolorem, co nie zawsze jest najtrafniejsze, ale jest to przede wszystkim właśnie rysownik. Jest to człowiek operujący grafiką. To jest, ja bym powiedział nawet, że to jest nie tylko rysownik, ale także jakby rzeźbiarz. Co sam podkreśla o tym trzecim wymiarze. To znaczy on to wszystko buduje z jakimś niesłychanym napięciem i taką szaleńczą pracowitością kogoś, kto tworzy przedmioty właśnie z porcelany, z kości słoniowej. Z chropawej gliny też. Z chropawej gliny, ale w każdym razie to jest budowanie świata tak punkt po punkcie, cegiełka po cegiełce i tą drogę właśnie budowania widać. I tylko tu jest jeszcze chyba jedna rzecz dość istotna, mianowicie parokrotnie padało słowo pustelnik. Ja wiem, czy pustelnik jest szalenie blisko spraw bardzo istotnych cały czas. Czy to są wspomnienia młodości, czy to są przedwojenne zmory, upiory, motory różne, prawda? Czy rzeczy, prawda, później już robione, cały czas jest bardzo blisko życia i to raczej pustelniczość tutaj chyba nie pasuje, raczej odepchnięcie. To jest chyba ważniejsza sprawa. Człowiek, który tyle razy próbował podejść ze swoimi rzeczami, który nienamawiany ilustrował książkę, jak ilustrował, prawda? I jest tak czy owak, raz przez przedwojenną cenzurę, raz przez autora, który, prawda, nosem na to kręci, ciągle odpychany. Pustelnik to nie jest człowiek odpychany, to jest człowiek, który odszedł. On w życiu artystycznym udziału nie bierze. Może ja powiem, jak ja właściwie sobie Rzechowskiego przypominam. Widziałem po raz pierwszy wiele bardzo lat temu te jego cykle właśnie pookupacyjne. Które były tu, które były tu pokazane. To było coś absolutnie poza modą artystyczną. No ja wtedy bardzo ceniłem sobie modę artystyczną, bo uważałem, że to jest tak trzeba, taka prawidłowość. I przestał pan. Pasant. Jednak to zostało mi w pamięci. Oczywiście. Widziałem, że to jest rysunek niby akademicki, ale nie. Chcieliby akademicy mieć to. Bo to jest niby konwencja, ale nie. Wie pan, dla mnie to on jest
mniej konwencjonalny niż Grodger znacznie. Bo Grodger właśnie bardzo często jest wcieleniem doskonałości rysunku akademickiego. Bo tutaj są deformacje, tak, których nie było Grodgera. Tutaj właśnie, tutaj i to nie tylko deformacje, nie tylko powiedzmy pomniejszenie, zwiększenie, ale to jest rysunek znacznie bardziej syntetyczny. Ale jeżeli wspomniałem o deformacji, to dlatego, że deformacja Rzechowskiego jest dość specyficzna. On, przynajmniej w moim odczuciu, właśnie robi to w ten sposób, że deformuje, rozdymając często, dosłownie rozdymając te akcenty, o które mu chodzi. Jeżeli powiedzmy, jest cudowna kobieta, my tu mówimy o tak różnych rzeczach, a przecież kobieta, erotyzm są niebywale ważne u niego, będąc jak najdalej od pornografii, rzecz jasna, będąc jakąś piękną romantyką, ukazującą nie tylko zewnętrzne, ale wszystkim wewnętrzne piękno tego, co kobieta dać umie. To są zjawy. To są zjawy jego właśnie wyobraźni, jego marzenia o kobiecie. On tam zresztą powiedział coś w tym rodzaju, że on rysując powołuje do życia marzenia, jakieś upiększenia świata. I tu chyba jest jakiś niesłychanie głęboki, wzruszający i niezwykle romantyczny hołd, jaki Rzechowski oddaje kobiecie tymi właśnie swoimi jej portretami duchowymi, tak niezwykle cielesnymi zarazem. I chyba tu można by się również doszukać tej specyficzności jego sztuk. Dla mnie ta specyficzność polega na tym, że on robi świat tak namacalny. Tak jakby w ogóle on sam pływał w tym świecie, jakby to wszystko on sam doświadczył, wypieścił, stworzył. I chyba doświadczył. Tak, zmysłami, bo ja wiem, piątym zmysłem to jest przecież nierealne, to jest jak to wszystko, jak wygląda, jak zrobione z ektoplazmy, jak media pojawiające się na seansie spirytystycznym. Jednocześnie ta niesłychana dosłowność, że jeżeli powiedzmy jest Chrystus na krzyżu leżący, prawda, odwracający się z godnością i niesmakiem, zarazem przybity od jakiejś potwornej postaci przykładającej łeb do tego drzewa, prawda, i szydzącej, to ta dosłowność jego metafor jest też chyba jego absolutnie osobistą własnością. Tak, bo jak powiedzmy on rysuje kobietę piękną, to ta kobieta jest piękna już kompletnie, ma oczy tak piękne, ma rzęsy tak piękne, ma rumieńce tak piękne, ma szyję tak łabędzią, kiedy rysuje z kolei jakiegoś obrzydliwego nauczyciela, tak jak Zagadłowicza, to ten nauczyciel już ma wszystko obrzydliwe, i wąsy, i brodawki tak, i włosy, i przedziałek, no wszystko kompletnie. Oczywiście to jest cecha charakterystyczna nie sztuki wielkiej, tej powiedzmy idącej od Piero della Franceschi, Leonarda i tak dalej, cecha syntezy. To jest, bo ja wiem, cecha ryzykowna, powiedziałbym. No, Bosch robił to samo i Bruegel też już, jak zasunęli takiego łobuza, to też miał brodawę. Widzisz, to jest ta dosłowność, dlatego powiedziałem, że satyryk, że ta dosłowność pięknej brzydoty jest właśnie ludową, chociaż pan się nie chciał na to zgodzić, swego rodzaju ludową przypowieścią. Że była piękna królewna i był straszny czarownik, prawda? Ja bym powiedział, że to nie ludowe, tylko takie właśnie małomiasteczkowe. To znaczy, to jest trochę taki filozof niedzielny, ze swoimi upiorami, tak jak właśnie postacie z Bruno Schulza, który siedzi zamknięty w swoim świecie. Bruno Schulza, nie nazwie pan małomiasteczkowym. Zaraz, jak postacie z Bruno Schulza. A, postacie. I tutaj bym się z panem nie zgodził, że słowo pustelnik, może trochę nadużywane w komentarzu, jest całkowicie nie a propos. Bo to jest świat, który się tworzy w zamknięciu, w jakimś osobnym pomieszczeniu. To nie o to chodzi, że on nie uczestniczy w życiu artystycznym, ale on buduje własny świat w sposób niezwykle intensywny. I to jest chyba najważniejsze. Tak, i to jest najważniejsze. Że on to bardzo podkreślił sam w komentarzu, że odcina się dlatego, żeby intensywność tego świata była jak największa, jednocześnie kryją się w tym pewne niebezpieczeństwa, wydaje mi się, nie chcę użyć dosłownie słowa kiczu, ale nic innego mi się nie nasuwa. Otóż ta, zwłaszcza piękność tych pięknych pań z rzęsami, one są trochę już niebezpieczne w swojej
urodzie, nazwijmy to. Dlaczego niebezpieczne? Niebezpieczne przez to, że one już odchodzą od tych znaczących rzeczy, od tych wartościowych przede wszystkim, duchowo, przede wszystkim znaczeniowo rzeczy, odchodzą zbyt daleko już, no użyjmy tego słowa, w lukier. No tak, ale to jest właśnie taka kalka, to jest miraż pięknej kobiety. Być może nie każdy z nas by, powiedzmy, ten miraż no, przyjął z pełnym uwielbieniem, ale to jest ten miraż taki, który chodzi, ten najbardziej rozpowszechniony, bo w końcu Rzechowski, będąc sam, trafia w upodobania drzemiące w podświadomości czy świadomości wielu. Ale on właśnie nadaje kształt, tak niesamowicie intensywny kształt, nadaje no, kliszom, sloganom, pojęciom ogólnym. Przecież on, właściwie malarz, jak gdyby rysownik ezoteryczny, wcale nie wielbi rzeczy dziwnych i nieznanych. On właśnie wielbi to wszystko, to co wszyscy znają. Mickiewicza, tak. Grodgera, bohaterów narodowych. Tak. On się odnosi do rzeczy najbardziej popularnych, do elementarnych, podstawowych, do podstawowych wyobrażeń o pięknie, do tego wszystkiego, co właściwie wszyscy mamy przed oczami, i on z tego wszystkiego w swoim tym niesamowitym zaciszu robi, przepraszam, znowu jeszcze raz użyję słowa niesamowite, ale lepi niesamowite całości. Własne. Namacalne, własne, konkretne. Chyba należy do tego wielkiego rodu ginącego, niestety, może się to odrodzi, do wielkiego rodu moralistów. Moralistów mówiących językiem, który ma być zrozumiały i jest w jego wypadku bardzo zrozumiały. I to, co być może powierzchownie i w pierwszym rzucie oka przemawia przeciw niemu, czyli te pewne łatwizny w postaci urody czy brzydoty i wielu innych, te łatwizny są plusem, są uczytelnieniem jego języka moralisty. I to chyba należy policzyć za wielki plus i przed tym się pokłonić. Tak, wie pan, z tym, że z moralistami to jest tak, że mówiąc słusznie brzydkie rzeczy o rzeczach złych, pławią się w źle, pławią się w okropnościach. I ten tu moralista na pewno robi sobie i nam takie tajemnicze przyjemności, pokazując zły, okrutny, dziki i dziwny świat. A u Rzechowskiego? Pan tak odczuwa Rzechowskiego? No tak. Nie, odwrotnie właśnie. Dlatego, że on mówiąc to wszystko i pławiąc się w tych straszliwościach, ja właśnie z tego, co pan powiedział, również odniosłem wrażenie, że nie, że on wobec tego daje tam i cudowną kobietę, i uczucie wobec tej kobiety cudowne. I to jest tylko jeden z wielu przykładów, bo on tam daje romantyzm, daje tam delikatność uczuć, daje tam niesłychanie wiele subtelności wrażeń, osobistych sposobu odbierania, niesłychanie subtelnego. I on temu wszystkiemu upiornemu, w czym się pławi, co rzeczywiście pokazuje ze wszystkimi mackami i jakimiś, prawda, magmami, plazmami, rzeczywiście on to pokazuje w sposób niesłychanie ekspresyjny. Ale jednocześnie właśnie przeciwstawia temu, cośmy mówili, te przepiękne rzeczy. Ale te przepiękne rzeczy to są właśnie kobiety śliczne, ale jak gdyby złe, takie zaśliczne. Proszę, odejdźmy od kobiet. Jeżeli on tam pokazuje człowieka, który pochyla się nad umierającym Grodgerem, nie ma żadnej kobiety. I nie ma nawet żadnego upiora. I właśnie ten sposób pochylenia się nad Grodgerem, leżącym na poduszce, co jest zresztą aluzją do konkretnego rysunku Grodgera, umierającej dziewczynki, że ta historia, te elementy w człowieku, on a to ten podkreśla. Człowiek to jest akurat Matejko. Matejko był inny, bo Matejko ma taki krzywy nosek. A umierał Grodger, zakładamy się. Umierał Grodger, ale a pochyla Matejko się? Tak. Pochylał się Matejko. Pochylał się Matejko. I o to właśnie chodzi, że on pokazując Matejkę, Grodgera, Mickiewicza, tych wszystkich, on pokazuje po czyjej jest stronie i szalenie wyraźnie to podkreśla, prawda? Przy czym oczywiście tam jeszcze można do tego dodać mnóstwo treści, ale pławienie się w paskustwie jest jednocześnie przeciwstawione pławieniu się w pozytywie. I tu jest ta sprawa ważna. I tu pławi, i tu pławi. Oby wielu ludzi to potrafiło jeszcze.